Z 500 milionów złotych dodatkowych środków uruchomionych przez rząd na poprawę infrastruktury drogowej na województwo łódzkie przypadło 31 milionów złotych. Ponad 700 tysięcy złotych trafi do Szczercowa na remont mostu na ulicy Częstochowskiej. Nasz rząd uruchomił dodatkowy projekt wsparcia lokalnych dróg i samorządy mogły aplikować do 15 maja 2018 roku. Później te wnioski po ocenie najpierw w Urzędzie Wojewódzkim, te wstępnie zakwalifikowane i lista rezerwowa zostały przekazane do ministerstwa i teraz wróciły z ministerstwa i jednym z tych wniosków, które zostały pozytywnie zweryfikowane i skierowane do realizacji, jest wniosek gminy Szczerców na remont mostu. Program dodatkowy, bo wcześniej program w skali kraju to było 800 milionów złotych, ale wiemy, jak wielkie są potrzeby w naszych samorządach, szczególnie tych małych. Tak? Bo ten, i dlatego ten nowy, dodatkowy program, którego wartość to jest w skali kraju 500 milionów złotych, jest głównie dedykowany dla małych ośrodków, małych wsi, miasteczek. W sumie wszystkich wniosków o dofinansowanie do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 145. Zakwalifikowały się jedynie 34. Szczerców to jedyna gmina, która zakwalifikowała się do tego projektu z powiatu bełchatowskiego. Wniosek musiał być również dobrze przygotowany, dokumenty musiały być również odpowiednio złożone, także gmina tutaj ze swojej strony stara się wykorzystywać możliwości pozyskiwania środków z różnych źródeł. Muszę powiedzieć tutaj panu wojewodzie, że akurat mamy w trakcie realizacji program montażu kolektorów słonecznych na terenie gminy Szczerców i to jest wartość dofinansowania około 4 200 000 zł. Składaliśmy wniosek 2 lata temu, również w zeszłym roku. W tym roku oddaliśmy do użytku, ale w zeszłym roku była skończona budowa budynku rehabilitacji, na który również dostaliśmy dofinansowanie ze środków unijnych w granicach ponad 1 300 000 zł. Także staramy się tutaj jako samorząd nie tylko korzystać ze środków, jakie dostajemy z kopalni, ale również staramy się pozyskiwać środki ze wszelkich możliwych źródeł. No i mam nadzieję, że tak będziemy postępować dalej. Całość inwestycji w Szczercowie ma kosztować 1 230 000 zł. Dofinansowanie przekazane ze środków rządowych to ponad 700 000 zł. Pani Przewodnicząca, teraz my tutaj zadanie takie, żeby radnych zmobilizować, żeby dołożyli środki do... No tak, no to żeby dołożyli, żeby no właśnie, bo tu rada jest, dołożyła środki. Tu jest ta suma, ale tam... 60. Ja załatwiłem 60%, także reszta w rękach radnych i pani przewodniczącej. Teraz Rada Gminy Szczerców musi pozwolić na przesunięcie środków finansowych, tak by znalazła się reszta potrzebnych na tę inwestycję pieniędzy. Most najprawdopodobniej przebudowany zostanie jeszcze w tym roku.